Powracamy do naszego studia. No i z nami wspólnie już gość Tomasz Zawada, prezes piłkarskiej Pleszewskiej Stali. Witamy bardzo gorąco. Witam serdecznie. I od razu musimy dodać, jeden z najmłodszych, o ile nie najmłodszy prezes klubu piłkarskiego w naszym regionie. Taki młody, ale zdolny, tak? No nie wiem, jak to powiedzieć, młody czy zdolny, ale no generalnie jestem już 2 lata tym prezesem, tak więc młody to może byłem 2 lata temu, teraz to już jest bliżej 30 niż 20, więc już nie tak młody. No ale właśnie, jak to się stało, że ty zostałeś prezesem tego klubu, że od 2 lat piastujesz tą funkcję i jednocześnie jeszcze łączysz ją z rolą zawodnika? Znaczy, generalnie jest tak, że ja miałem taki jakby okres przerwy związany z klubem Stal Pleszew. Jestem wychowankiem klubu, grałem tutaj przez 8 lat. Potem podczas studiów wyemigrowałem na studia do Poznania. Tam też grałem w Unii Swarzędz przez 1,5 sezonu. To była trzecia liga. To była trzecia liga, tak. No w sumie jest obecnie też Unia w trzeciej lidze. Generalnie skończyłem studia, jakby to też wahałem się, czy wrócić tutaj w rodzinne strony, czy nie wrócić. Jednak tutaj decyzja jakby zapadła, że wracam w rodzinne strony, też pomóc tutaj w rodzinie, w rodzinnym biznesie. No i generalnie tutaj no, sytuacja w klubie wtedy była troszkę taka, można powiedzieć, ciężka. Troszkę kłopotów finansowych, troszkę taki zły, można powiedzieć, wizerunek, zły PR wokół Stali się wytworzył po tych sukcesach, które były wcześniej. Tak więc no, postanowiłem jakby wrócić, bo jakby zawsze chciałem grać w piłkę. Więc mówię, no pogram, a przy okazji postaram się tutaj coś w tym klubie naprawić, pozyskać może jakichś sponsorów. No i tak to się zaczęło, w sumie bardziej można powiedzieć z przypadku. No ale to wiele dobrych rzeczy już dzieje się jakby w życiu z przypadku, także tutaj można też powiedzieć, że przypadek zrządził. Zauważam Bartka. Ale jak się czujesz generalnie w roli prezesa? No bo w tym wieku w gronie prezesów klubów, nie tylko w naszym regionie, są osoby dużo, dużo starsze. No tutaj masz rację, ja akurat miałem jakby naoczny tego dowód podczas wyborów do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i do Kalickiego Związku Piłki Nożnej, bo to nie wiem, czy jak wiesz, tam w ubiegłym roku jakby byłem w inicjatywie Druga Połowa, która jakby chciała zmienić coś w naszym WZPN-ie. Jakby to też jakaś grupka jakby prezesów tutaj z naszego podwórka też jakby do tego przyłączyła. Chcieliśmy też jakby tutaj zmienić kilka rzeczy w WZPN-ie i w KOZPN-ie. Niestety ani na wyborach tutaj w naszym Kalickim Związku Piłki Nożnej nie udało się jakby naszych osób, na naszej grupy, tutaj była Ostrowia, był też KKS w naszej takiej grupie, która chciała tutaj coś zmienić. No to jakby byli generalnie ludzie młodzi, tak? I ci starsi nie dali sobie tutaj no, w kaszę dmuchać, tak? No tak, no. Ale to nic nowego, bo w piłce nożnej to chyba od wielu lat już tak jest, nie? Że no wiesz, no to był Kościelny i to był Kwiecień głównie, można powiedzieć, tak? No, młodzi prezesi też z klubów, w sumie wiadomo, z klubów troszkę bardziej liczących się w związku niż Stal Pleszew. No jednak Ostrowia to jest klub, który jest obecnie w drugiej lidze, znowu KKS ma najwięcej grup młodzieżowych, tak więc to są kluby, które się bardziej liczyły niż Stal Pleszew, ale nawet tutaj pomimo tego, że nas było, powiedzmy, tych klubów może było z 10-20, które chciały coś zmienić, no okazało się, że jednak stara gwardia tutaj i jeszcze tak się w ogóle stało, że nikt z naszego w ogóle tutaj, z tej grupy nie wszedł w ogóle do zarządu, więc tutaj totalna dominacja starej gwardii. José Mourinho kiedyś powiedział, że nie ma trenerów starych i młodych, są tylko tacy, którzy mają sukcesy i tacy, którzy nie mają i to się odnosi chyba również do prezesów, bo do tych sukcesów troszeczkę masz chyba już na koncie, o tym będziemy później rozmawiać. Ale ty skończyłeś studia w Poznaniu i jesteś generalnie przygotowany do również pod kątem wykształcenia, aby prowadzić klub? Czy generalnie ja skończyłem studia magisterskie handel i marketing. Jednak pracę magisterską pisałem typowo z marketingu sportowego, bo pisałem o budowie wizerunku klubu sportowego. No i to na widać właśnie w swoich, dlatego tak zadałem to pytanie. Tak więc no, to była jakby moja broszka, bo lubiłem zawsze marketing sportowy. Dodatkowo po studiach magisterskich poszedłem na studia podyplomowe do Wrocławia na menadżera sportu. Tak więc mam dyplom menadżera sportu, ale no jakby to jest, ciągle mówię tak czy inaczej, to jest moje hobby. Ja jakby prezesowanie w klubie traktuję hobbystycznie, społecznie, bo jakby no z tego jakby nie cierpię żadnych korzyści finansowych. Ciekawe, ilu działaczy w OZPN-ie ma taki tytuł magistra jak nasz dzisiejszy gość. No to byłoby też, no to jest dobre pytanie. Nie? No to jest dobre pytanie. Nie wiem, nawet nie wnikam. Czy generalnie nie ukrywam, że fajnie by było przykładowo, jakbym był pewnie mieszkał w mieście typu Poznań, typu Wrocław i
bym był tym menedżerem sportu, może wtedy byłoby tak, że to była moja praca. Mógłbym czerpać z tego. Może jeszcze będzie twoja praca, także. No tutaj ciężko. Tu jest praca społeczna. To jest praca społeczna, tak, oczywiście. Tak, bardziej oczywiście. Z miłości do tego klubu i tego, że jesteś wychowankiem tego klubu. Tak, tak, tak. Ale generalnie, Tomek, w tym młodym wieku, będąc tak młodym prezesem, te 2 lata już działalności za tobą, sukcesy są jakieś takie? Gdzieś coś, co można powiedzieć, że to udało mi się zrobić i dzięki temu przez te 2 lata to i to się zmieniło w Stali Pleszew? Gdybyś miał tak coś wymienić? Czy generalnie wiadomo, ciężko, no ciężko tak samemu siebie tutaj... To inaczej pytanie. Na razie sytuacja spadnie, finansowa, spadniesz. Bo jak obejmowałeś klub, to byliście w dużym dołku. Tam dług był na poziomie 100 tysięcy? Gdzieś tak? Czy wiadomo, tak, że ciężko tak, poziomie, tak dokładnie powiedzieć, ale generalnie był duży 2 lata temu był dług blisko 100 tysięcy, można powiedzieć. Blisko 100 tysięcy, tak. Jak jest teraz? No można powiedzieć, że jest bliski zeru. No generalnie wiadomo, że działalność klubu jest jakby w trybie ciągłym. Tak więc to jest tak, że nie wszystko się płaci od razu jakby z góry, czy nie płaci od razu gotówką, tylko są niektóre rzeczy też jakby na termin, więc wiadomo, to niektóre rzeczy są jakby kredytowane z miesiąca na miesiąc. Ale nie ma żadnego porównania z tym, co było 2 lata temu, jasne, tak? Jasne, jasne, zdecydowanie. Tak. Mhm. To, jakby no, to też wynika z kilku jakby kwestii. Po pierwsze, znacznie obniżyliśmy koszty działalności klubu. Jakby no, teraz naprawdę chłopacy grają, można powiedzieć, praktycznie za darmo. Jest tylko kilku chłopaków, którzy tam... Za frytki. Za frytki, tak. Dla przyjemności. No generalnie jest teraz tak, że chłopacy mają tylko jakąś tam symboliczną premię meczową, nie ma opłacenia za treningi, nie ma jakichś tutaj stypendiów, tak więc chłopacy grają jakby no dla siebie. I to też jakby spowodowało, że koszty się zmniejszyły. Do tego też był spadek z 4. ligi do klasy okręgowej, to też tak można powiedzieć tam kilka tysięcy też jest jakby gra w okręgówce tańsza niż gra w 4. lidze. Głównie to wynika z wyjazdów na mecze i z opłat za sędziów. No dodatkowo też jakby no, trochę tych sponsorów udało mi się pozyskać w ubiegłym roku. Czy jak przychodziłem w tym pierwszym roku, kiedy byłem tym prezesem, sporo tych środków się udało pozyskać. No to jakby taki boom, mała zmiana wizerunkowa, nowy prezes, dzieje, tak, tym bardziej jakieś tam nowe, można powiedzieć, kontakty, plus fajny jakby taki zastrzyk nowych działań, nowych środków finansowych pojawił się w ubiegłym roku, gdy dołączył jakby Adrian Popławski. On też jakby, nie ukrywam, dużo pozyskał środków finansowych sam, po prostu jeżdżąc do firmy, też sporo znajomości, też jest lubiany w mieście, bo przecież jest tym trenerem tam od kilkunastu lat, zdobył też sukces w postaci awansu, tam więc on też jakby swoją jakby osobą jest w stanie też... Łatwiej. O Adrianie będziemy jeszcze rozmawiać, ale Pleszew to jest miasto, które stawia na sport, podobno takie ma hasło reklamowe. Jak możesz skomentować to hasło, tak faktycznie jest? Na pewno kiedyś Pleszew, i to jeszcze nie tak dawno, stawiał bardzo mocno na koszykówkę. Ja pamiętam, że jak wiele razy byłem na obiektach Stali Pleszew, to wszyscy patrzyliście z taką wielką zazdrością w stronę Openu i też ze smutkiem, że ta piłka była gdzieś tam w cieniu tej koszykówki. Koszykówki już nie ma. Nikt nie pamięta generalnie, że był taki twór jak Open Basket. Tam były potężne pieniądze na poziomie 1 miliona, 1,5 miliona rocznie wpakowywane. No właśnie, powiem ci szczerze, że patrzyliśmy... Może nie tyle zazdrością, ile bardziej ze smutkiem. Wiesz, jest taka sytuacja, powiedzmy, jest koszykówka, jest piłka nożna, powiedzmy, dwie najbardziej popularne dyscypliny w Pleszewie. Bo tam, powiedzmy, siatkówka i te inne sporty drużynowe, jakby no, nie mamy aż tak bardzo drużyn w tych sportach. No i wiesz, chłopacy, którzy grają w koszykówkę, do tego jeszcze nie z Pleszewa, bo to była w większości armia zaciężna. Zarabiała, można powiedzieć, zawodnicy w kosza, a zawodnicy w piłkę zarabiali 20 razy więcej niż nasi zawodnicy. 20 razy więcej. Wiesz, i a trenuje się tak samo. Poziom 2. ligi, zawsze mówię, że jest zbliżony do poziomu 4. ligi w piłkę nożną. Tak więc jakby no, poziom sportowy, jeśli chodzi o zawodnika, był podobny, a tam były zarobki 20-krotnie wyższe, więc nasi chłopacy tak się czuli trochę, wiesz. No tam średnia pewnie była zarobków na poziomie 8-9 tysięcy złotych w tamtych czasach. No u nas chłopacy... Były potężne pieniądze nawet w 1. lidze. Niektórzy nawet mieli takie kontrakty na poziomie ekstraklasy wtedy w Pleszewie. Ale... Najgorsze w tym wszystkim było to, że tam była drużyna bez 12 zawodników. Z czego jeden to był zawodnik z Pleszewa, 11 był obcych. U nas na chwilę obecną w drużynie seniorskiej zgłoszonej do klasy okręgowej na 22 zawodników, 20 to jest wychowanków klubu. 2 tylko jest spoza jakby naszych wychowanków. Tak więc to pokazuje, że stawiamy na swoich. Więc łatwiej chyba jest inwestować w swoich niż obcych. No ale wróćmy do tego miasta. Wchodzisz po schodach do urzędu i pukasz do gabinetu burmistrza, no to mówią, znowu ten Zawada, czy zapraszamy pana prezesa? Czy wiesz co, generalnie to się naprawdę zmieniło o, można powiedzieć, 90 stopni, jak nie o 180, bo jakby zaczynałem swoją pracę w klubie, to byłem taki troszkę traktowany pewnie... Z przymrużeniem oka? Co to młody, Zawada, tak? Przyszedł, bo trochę mu się tam zdaje, jakieś pomysły, coś tutaj.
Ale po tych dwóch latach takiej, można powiedzieć, jakiejś konsekwentnej pracy, konsekwentnych działań, tym bardziej nie ukrywam, że bardzo dużo stawiałem na kwestie takie wizerunkowo-marketingowe. Jednak ja się w tym najlepiej czuję, nie ukrywam. Jakby ta odbudowa tego wizerunku na pewno o Stali Peszew i w mediach jest dużo słychać, w internecie, Facebook i strona internetowa nasza, wszystko żyje. Tak więc na pewno jest też łatwiej gdziekolwiek iść, gdziekolwiek zapukać, bo słychać. Ile miasto daje rocznie na Stal Peszew? Tutaj bym podzielił to na dwie jakby części, bo osobno jest zawsze traktowane szkolenie dzieci i młodzieży i osobno jest traktowane drużyna seniorska. Mhm. To jak to wygląda właśnie? Generalnie na przestrzeni 2-3 lat te wsparcie finansowe jest mniejsze, więc jakby ono jest sukcesywnie z roku na rok zmniejszane. Na chwilę obecną na szkolenie dzieci i młodzieży rocznie jest to kwota 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy? 50 tysięcy, tak. Mhm. Plus na drużynę seniorską w tym roku otrzymaliśmy 45 tysięcy złotych. Czyli to nie jest tak, że nie ma Openu i teraz wszyscy łącznie jakby na czele z władzami miasta chcą, żeby ta Stal rosła w siłę i sponsorzy, którzy wspierali koszykówkę, teraz przerzucają swoje środki gdzieś tam na piłkę nożną. Nie ma czegoś takiego. To, że nie ma Openu, nie zyskaliście na tym? Właśnie myślałem, że coś zyskamy, jednak no, jak tutaj pokazało życie, no, wiadomo, że tam koszykówka była wspierana kwotą, z tego co wiem, około 150 tysięcy złotych z urzędu miasta. I wiesz, myślałem, że te środki są jakoś rozdysponowane. Ja nie mówię, że to wszystko ma iść na Stal, bo wiadomo, że klubów sportowych w Peszewie jest tam około 20 i każdemu tam mogłoby coś z tego jakby skapnąć. A to jest system grantowy, czy to jest tak jak posypną pieniędzmi, no to tak każdy bierze? Właśnie, to jest system grantowy, jednak tylko to jest tak, że jakby... Bardziej myślałem, że to jest pula, która będzie podzielona na pozostałe, załóżmy, było 100 tysięcy na Open, z tego w przyszłym roku nie ma Openu, to dzielimy na innych. No, tych jakby, pieniędzy no, nie ma. Tych pieniędzy nie ma. No może są, ale jakby no, nie chcę tutaj też nie mówić, że nie ma, tylko jakby no, ja nie odczułem, nie odczułem jakby tak. Tego, że choć nie ukrywam, bo teraz zapomniałem, był fajny sukces w postaci awansu juniorów młodszych do Wielkopolskiej Ligi Juniorów. Tutaj jest trenerem Łukaszem Bandoszem. Wystartowaliśmy w tym sezonie w tej Wielkopolskiej Lidze i Urząd Miasta jakby dołożyło na grę tej drużyny w tych rozgrywkach 12 tysięcy złotych. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Tomasz Zawada, prezes Stali Peszew. Stali Peszew, która w ostatnim czasie wyróżnia się na tle innych klubów, bo strona internetowa na dobrym poziomie, ok, no to już jakby taki standard, ale wiele różnych takich akcji podejmujecie, które są jakby nowościami tutaj, jeżeli chodzi o ten poziom rozgrywkowy. Czy to różne filmiki promujące właśnie mecze i tak dalej, i tak dalej. Dużo tego się dzieje. Czy nie ukrywam jakby tutaj w odniesieniu się do tych finansów, jakby zawsze mówiłem, że marzy mi się, żeby nie robić tego, co robią niektóre kluby, nie będę tutaj rzucał nas sąsiednich klubów, żeby jednak doprowadzić do takiej sytuacji, że nie tylko patrzeć na miasto, albo bo miasto musi dać. Generalnie, no, nie ukrywajmy, no, żyjemy w czasach jakby, no, gospodarki takiej, że no, te miasta będą miały coraz mniej pieniążków i może się stać tak, że niedługo kurek całkowicie miasta zakręcą i co, nie będzie piłki w Polsce? Więc generalnie uważam, że powinno być tak, że taki klub na poziomie, powiedzmy, drugiej ligi do okręgówki, czy taki ten przedział, powinien być co najmniej w 50% finansowany przez sponsorów, darczyńców, przez, nie wiem, wpływy z biletów klubów, wpływy z gadżetów klubowych. Tak, żeby jakby te jakby proporcje były 50-50, a nie jak jest w niektórych klubach, że udział miasta jest 90%, 10% tylko dokłada klub i to jeszcze tylko z biletów bądź od sponsora, który jest członkiem zarządu. W Jarocinie właśnie tak jest, że 500 tysięcy daje miasto, 500 tysięcy sponsorzy plus 200 tysięcy w obiektach. Natomiast problem jest taki, że miasto nie daje gwarancji na przyszły sezon tych pieniędzy. Nikt nie będzie się ze swoimi prywatnymi pieniędzmi pchał do klubów, gdzie nie ma gwarancji tego, że miasto będzie sponsorowało drugą część. No i tu jest cały problem. Do tego jest pad w Radzie. Rada mówi swoje, burmistrz jest z innej opcji, mówi swoje. No i na tym cierpi na pewno klub, kibice, którzy co oni w niedzielę będą robić w Jarocinie. No? Mieliśmy skończyć temat Jaroty, tak? Mieliśmy skończyć temat Jaroty, tak? A tutaj cały politykę czas ta Jarota, tak, cały czas ja tak, bo to jest polityka, ale to jest polityka. A jak jest u was właśnie, ile pieniędzy potrzebuje Stal Peszew na funkcjonowanie? I jakie to są pieniądze? 100 tysięcy, 150, 200? Ze szkoleniem, bo szkolonych jest około 130 piłkarzy młodych, tak? Czyli zespół seniorski i szkolenie łącznie 200 tysięcy? Tak, docelowo chciałbym, żeby była w Peszewie czwarta liga,
czub czwartej ligi, nawet nie myślimy o trzeciej, szczerze mówiąc, na chwilę obecną. Tym bardziej mając na uwadze, że będzie reorganizacja ligi, czyli będzie jakby czwarta liga będzie silniejsza, a trzecia liga będzie tylko cztery grupy, tak więc to będzie koszt niesamowity. Podejrzewam, że blisko pół miliona, tak więc na chwilę obecną plan jest taki, że czwarta liga, duże sami szkolenie. Wychowankowie, duże szkolenie w postaci dwóch grup młodzieżowych w Wielkopolskiej Lidze Juniorów i co ile na to potrzeba? Na ten moment? Jakie to są pieniądze? Ten moment myślę, że to jest 150-180 tysięcy, docelowo 200-250. W tej czwartej lidze przy dwóch grupach Wielkopolskiej Lidze, jednak Wielkopolska Liga generuje duży koszt. I tutaj idealnie by było, nie wiem, powiedzmy 150 tysięcy z miasta, 100 tysięcy od sponsorów, bądź jakichś tutaj naszych inicjatyw, zbiórek, biletów, gadżetów klubowych i wtedy jest jakby proporcja zachowana. I może wtedy stabilniej patrzeć tak, w przyszłość. Tak, proszę. Bo tak mówię o tych pięć. Ja tak jeszcze myślę o tej Jarocie, bo dokładnie sytuacji nie znam. Nie chcę tutaj się jakby wymądrzać. Powiedziałeś, że 500 tysięcy to jest od sponsorów. Z miasta, tylko tak. Pytanie z miasta. I 500 od sponsorów. Tak, tak. Tylko w tych 500 od sponsorów, ile w tym jest od spółek miejskich? Nie, to już to nie to ma tam spółek miejskich. Liczysz od sponsorów. 500 tysięcy to jest równie w różnych formach z miasta. Z miasta poprzez spółki, czyli no bo to są pieniądze. Generalnie. To czyli są pieniądze. Dużo mają tych sponsorów. Milion złotych był budżet właśnie klubu w poprzednim sezonie. Ja nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie w Tyszewie pozyskać od sponsorów nie ma pół miliona opcji. Złotych oczywiście, na że nie ma sport. Takiej opcji. Nie ma nawet, takiej opcji. OPE nawet dla nie ma, można powiedzieć, tak? Bo pół miliona. No nie, no tam był milion złotych budżetu generalnie łącznie. No ale ktoś z prywatnej kieszeni dał Florentyna był pieniądze. Open, to byli ci główni sponsorzy. A zgłaszaliście się później do Openu, do Florentyny? Czy są zainteresowani łożeniem na wasz klub? Nie było tematu. Nie było w ogóle? Nie. Ale nie poszedłeś w ogóle, czy oni nie chcieli podjąć rozmowy? Czy wiemy, że... Ale zanim powstał Open koszykarski, ponoć była jakaś taka dyskusja z Tomaszem Nowaczykiem, to było, ile to, 7 lat temu, tak? Że był jakiś taki ponoć, ty byłeś zawodnikiem wtedy, ale świętej pamięci Tadeusz Szymura mi opowiadał, że był taki moment, że Tomasz Nowaczyk jakby rozważał też możliwość zainwestowania zanim w koszykówkę, to najpierw w piłkę. Ale później nie było tematu. Nie było tematu. Nie było czy generalnie tematu. Jest tak, że jakby no ja z Tomkiem kilka razy, można powiedzieć, rozmawiałem i jakby nigdy nie wyszedł temat sponsorowania klubu. Jeśli chodzi o Florentynę, nie ukrywam, że nawet nigdy nie próbowaliśmy, bo też wynika z tego, że no nie mamy żadnej znajomości, tak? No my jesteśmy tacy, Florentyna można powiedzieć, że jest taka, tak? To może oni na was przy pomocy czekają. Może miasta, jeżeli miasto by się zaangażowało w ten temat. Miasto mogłoby nam pomóc przy rozmowach powiedzmy z Florentyną, przy rozmowach z Famotem. Famot też jest bardzo duża firma w Pleszewie. Wtedy może udałoby się tych powiedzmy sponsorów pozyskać. Dodatkowo to też jest tak, że jeżeli dzieci właścicieli dużych firm powiedzmy akurat grają w koszykówkę, no to wiadomo, że właściwie firm bliżej jest tak, do sponsorowania koszykówki niż piłki nożnej. To co Adrian Popławski mówił, kiedy tutaj był, że on właśnie woli iść do wielu sponsorów, którzy co miesiąc będą wpłacać po 200-500 zł, niż taki, który da dużą kwotę i od którego będzie zależała przyszłość klubu. I to jest właśnie chyba dobre takie rozwiązanie w takim mieście jak Pleszew. No jasne, idealnie jest tak, że mieć tu sponsorów po 100 zł, plus zaangażowany klub kibica, plus jakieś tutaj dodatkowe akcje, niż powiedzmy pojawi się sponsor, który rzuci 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, fajnie, rok, dwa, jak trzy, po trzech latach się wycofuje i wtedy jest jak problem, tak? W Czarnym Lesie wcześniej też tak było. Dobrze, musimy trochę przyspieszyć tempo, bo tak dzisiaj dużo tematów jest, ale to mnie nie dziwi, bo byłem spokojny, że jak Tomek będzie gościem, to będzie o czym rozmawiać. Dużo tematów dzisiaj poruszamy w trakcie rozmowy z naszym gościem, z Tomaszem Zawadą, a teraz będzie takie urodziwe połączenie futbolu, drodzy Państwo, i kobiety, bowiem to właśnie Pleszewski Klub wyszedł z fajną inicjatywą. Bardzo fajna sesja zdjęciowa na obiektach w Pleszewie i taka świetna promocja. Teraz możemy sobie to wszystko oglądać, możemy zobaczyć te zdjęcia z udziałem tej urokliwej modelki. Bardzo fajnie się to wszystko prezentuje, ale skąd generalnie właśnie pomysł, żeby w taki sposób też promować klub? No bo to robi wrażenie, tak ładnie mówiąc. Generalnie nie ma co ukrywać, jakby kibicami piłki nożnej są głównie mężczyźni, a oni jakby... Niemożliwe. No, niemożliwe. No u nas akurat tak jest, też nie wiem jak jest u was w Ostrowie czy Jarocinie, no u nas jakby no większość to są kibice jakby mężczyźni, tak więc... Czy generalnie jest tak, że jakby ta sesja miała kilka takich celów. Pierwszy to, żeby jakby wykorzystać je w ramach promocji naszego fanpage'a na Facebooku. Wiadomo, zdjęcia są bardzo, działają wirusowo, dużo lajków, dużo komentarzy, to przekłada się potem na polubienia strony. Im więcej fanów na stronie,
to przy okazji umieszczania newsa o wygranym meczu dociera do większej ilości osób, jakby no, powoduje tą wirusowość. Tak więc nie ukrywam, że dbam o to, żeby na Facebooku informacje zamieszczać regularnie, plus o to, żeby się jakby fanpage naszej Stali Pesze rozwijał, bo to na pewno się kiedyś przełoży na ilość wejść na stronę i więcej osób się interesuje piłką, Stalą Plesze. Na sponsorowa później na pieniądze, jasne, oczywiście. Jasne, no wiadomo, no, trzeba zrobić otoczkę jakąś taką wizerunkową, marketingową, żeby potem iść, no bo łatwiej iść do jakiegoś sponsora, który słyszał, widział o informację o wygranym meczu w niedzielę, niż iść do niego i on Stal Plesze. Gdzie to przypiąć, w której co to jest, w której lidze. Ale właśnie ten pomysł z tą akcją, z udziałem tej fotomodelki, super. Tutaj naprawdę trzeba przyklasnąć, czegoś takiego nie było w naszym regionie do tej pory i zrobiło się o tym głośno. Dużo osób o tym mówiło. Mamy nadzieję, że po tym programie jeszcze więcej osób się dowie i jeszcze więcej osób będzie mówić o tym. To jest tak, że to jest dopiero ten pierwszy etap, czyli te zdjęcia na naszym fanpage'u. Drugi etap to jest zbudowanie takiego fajnego kalendarza. Ja na to mówię, że to będzie kalendarz ekskluzyw. Będzie to 12-stronicowy kalendarz, gdzie będzie na każdym miesiącu jedno zdjęcie. Też wszystkie zdjęcia nie upublicznię na Facebooku po to, żeby też zaciekawić potencjalnych klientów na to, co można tam znaleźć w tym kalendarzu. Tak więc no, na pewno liczę, że z tego też uda się pozyskać jakieś środki na rzecz klubu. Kalendarz będzie kosztował 50 zł, tak więc powiedzmy sprzedamy 100 kalendarzy i jest już 5000. Tym bardziej, że w Pleszewie dużo pięknych kobiet mieszka, słyszałem. Czyli będzie można robić kolejne sesje, tak? Z kogo wybierać. No nie ukrywam, że też może być taki haczyk, tak? Zresztą też ta sesja... Ale o to chodzi, no bo to właśnie jasne. Tak musi funkcjonować. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, a on tam zwariował, bo to klub w Okręgówce i gdzie on takie rzeczy co robi na to i tak dalej, tak? Powiedział. Nie wiem, ja w ogóle, nie wiem czy wiecie, ja nie jestem w ogóle z gminy Pleszew. Ja mieszkam w gminie Gołuchów, tak więc ja jakby nie należę ani do parafii, ani do gminy Pleszew. Ale mi się te rzeczy podobają, bo to są fajne rzeczy, które mogą przynieść klubowi dodatkowe środki finansowe. A ostatnio przecież też była zbiórka elektrośmieci, tak? Dobrze mówię, tak? Tak, tak. Była jak to akcja... wyglądało? I to też akcja, która ma przynieść klubowi pieniądze. Tak, no była akcja w ubiegłą sobotę zbiórki elektrośmieci na sprzęt dla dzieci. Generalnie akcja miała na celu zorganizowanie zbiórki wszystkich takich starych elektrośmieci, czyli AGD, ETV, stare komputery, stare telewizory, stare pralki. Była zbiórka i za całą równowartość jakby tego złomu. Firma recyklingowa wyceniła ten sprzęt i za całą równowartość tych pieniążków kupi nam sprzęt sportowy. Uzbieraliśmy blisko 6 ton. To będzie około 2500 zł na rzecz klubu w postaci sprzętu sportowego. I już jakby no, idąc za ciosem udała się akcja, tak więc robimy kolejną zbiórkę w sobotę, ostatnią sobotę września, 28 września, tak samo od godziny 10 do godziny 15 na placu AHP, tak więc ci, co jeszcze mają w piwnicach jakieś stare sprzęty, czy gdzieś tam w garażach, to jak najbardziej zapraszam. Uda się znowu nazbierać powiedzmy 5-6 ton, znowu kolejne 2,5 tysiąca złotych. I kolejne takich... stroje i dla tych młodych piłkarzy. Jakiś, i coraz jaki bardziej... kolejny pomysł taki nowatorski? Był jeszcze fajny pomysł, który też zrealizowaliśmy 3 tygodnie temu przy akurat meczu derbowym. Była sprzedaż cegiełek na rzecz klubu podczas meczu. Były hostesy, które podczas meczu jakby chodziły i oferowały cegiełki o wartości 5 zł na rzecz klubu. W przerwie meczu była organizowana losowanie nagród dla osób, które zakupiły cegiełki. W tym nagroda główna była tablet, taka wartości mniej więcej 500 zł, żeby jakby też jakby coś ci kibice mogli fajnego wygrać. Tak jakby no, nagrody były fundowane przez różnych sponsorów, tak więc na nagrody nie wydaliśmy ani złotówki, a jakby ze sprzedaży cegiełek udało nam się pozyskać 1005 zł. Tak więc tutaj kolejna akcja, gdzie kolejny można powiedzieć 1000 wpadł do grosz do grosza, klubu. No i tak, potem robi tak. Się duża suma z tego wszystkiego. Mam jeszcze fajny pomysł pod kątem tych właśnie recyklingu i tych zbiórek, ale nie chcę jeszcze zdradzać, bo nie załatwiłem tego do końca z pewną firmą. Też będzie zbiórka pewnych rzeczy recyklingowych na rzecz klubu. Ostatnie fragmenty naszego dzisiejszego spotkania w programie Trzecia Połowa. Dobrze, bo tak rozmawiamy o pieniądzach, o organizacji, o pięknych kobietach i tak dalej, a tutaj przecież Pleszewska Stal jest liderem kaliskiej klasy okręgowej. 7 kolejek za nami, 18 punktów na koncie, 24 bramki zdobyte, tylko 7 bramek straconych i jak na razie ten sezon jest świetny dla Was. No można powiedzieć, że jakby... Nie, liczyliśmy na to, że będzie dobrze, bo jakby tutaj trener Adrian Popławski poukładał ten zespół, mamy fajnych wychowanków, wszystko tak jakby tutaj w okresie przygotowawczym wyglądało tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Liczyliśmy na pierwszą piątkę, pierwszą trójkę, a tutaj no, jest pierwsze miejsce, nie ukrywam, że się cieszymy i na pewno będziemy chcieli to dowieźć do końca sezonu i awansować do czwartej ligi.
Czyli taki jest cel? Awans? W tym momencie właśnie po tak udanym początku weryfikujecie te swoje oczekiwania i stawiacie na pierwsze miejsce i na awans? Czy to jest tak? Ja mówiłem, nie lubię być powiedzmy prezesem, który mówi walczymy o awans i nic innego mnie nie interesuje. Mówiłem, że chciałbym awansować do czwartej ligi, nie uda się w tym sezonie, to powalczymy w przyszłym. Mamy swoich wychowanków, podejrzewam, że kadra rok do roku, sezon do sezonu może się zmienić ewentualnie o 10%, bo któryś z zawodników wyjedzie na studia albo po któregoś zgłosi się druga liga. I nic więcej się nie wydarzy, bo jeżeli masz wychowanków swoich 22, to nie ma tak, że nagle z sezonu na sezon zmienia się kadra. Trener na pewno zostanie ten sam. Tak więc no, jeżeli by się nie udało w tym roku, no to powalczymy w przyszłym. No ale jeżeli w tym roku jest pierwsze miejsce, wszystko jest, można powiedzieć, na dobrej drodze. Mhm. Dodatkowo, co jest fajne, mamy kadrę naprawdę 20 zawodników wyrównanych, gdzie w przypadku jakiejś kontuzji, w przypadku jakiegoś, nie wiem, pauza, żółte kartki, wchodzi następny zawodnik i jest jakby równowartościowy, tak więc tutaj na pewno to jest też wielki atut pod kątem walki o awans, bo jest silny zespół. No, no wypada, żeby Pleszew grał w czwartej lidze jednak, a nie w klasie okręgowej. To tutaj myślę, że jest kurtuazja z twojej strony, bo nie ma innej chyba drogi jak awans do czwartej ligi. No ale awans też się pewnie przyłoży na jakieś tam dodatkowych sponsorów, dodatkowe profity. Wtedy też można iść do miasta i powiedzieć, że no, jesteśmy ligę wyżej. Chcielibyśmy troszkę większe możliwości, tak. Jeszcze jedno pytanie. Krystian Benuszak, 12 bramek już na jego koncie w tym momencie po tych 7 kolejkach. To jest znakomity wynik. Jak udało wam się go zatrzymać latem? Bo on był blisko centrum. Marek Wojtasiak bardzo go potrzebował i bardzo by mu się przydał w trzeciej lidze, ale on został w Pleszewie. Jak to zrobiliście? Czy generalnie z Krystianem było tak, że ja jakby osobiście z Krystianem rozmawiałem, bo też byłem w podobnej sytuacji jak Krystian 4 lata temu odchodząc do Unii Swarzędz, bo jakby no kochałem Stal Pleszew, ale no jednak studiowałem w Poznaniu, chciałem też spróbować wyższej gry w wyższej lidze. Krystian miał ten sam dylemat. Ja mu powiedziałem, Krystian, jeżeli chcesz iść, czujesz się mocny, czujesz, że sobie dasz radę w trzeciej lidze, to idź, spróbuj. Krystian mówi, okej, my nie będziemy ci robić jako klub problemów. Ale generalnie no, jakby tak wyszło tutaj w rozmowach, że jakby, no nie wiem, czy Krystian sam jednak przemyślał, że chciałby u nas grać, czy... Nie do końca był przekonany na tą centrę, chyba tak? Jakby chyba nastawiony tak. Na centrę. Do tego ma miłość swoją w Pleszewie, tak więc pewnie może to też miało wpływ, że go tam trochę, trochę jakby... A dodatkowo Krystian powiedział, że jeżeli po rundzie jesiennej nie będziemy walczyć o awans, to będzie chciał odejść. Tak więc jakby to Krystian sam powiedział. No ale na chwilę obecną no, Krystian jest naszym głównym tutaj strzelcem. Mamy pierwsze miejsce, tak więc wydaje mi się, że Krystian zostanie. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie, naprawdę. Ale on poradziłby sobie twoim zdaniem w trzeciej lidze? Dałby radę? Myślę, że jeżeli... Bo grałeś w trzeciej lidze. Dałby radę? Jeżeli chodzi o jego umiejętności, to tak. Jeżeli chodzi o jego jakby takie dogadanie się z klubem, to by miał najważniejsze kwestie, jak się wkomponowałby w drużynę. Bo Krystian jest jakby ma swój charakterek i jest takim zawodnikiem, można powiedzieć... Przebojowy, ostry jest. No ale taki musi być napastnik. Wszyscy się jakoś boją w okręgu. Chociaż coraz mniej jest takich piłkarzy właśnie z charakterem na piłkarskich boiskach. To też trzeba przyznać, że brakuje takich piłkarzy charakternych. Tak, to zdecydowanie. Tym bardziej, i dobrze, że on taki jest. Kończymy? Tak, musimy, niestety. Tomasz Zawada, prezes Pleszewskiej Stali. Dziękujemy pięknie, Tomek. Dziękuję. Bartosz Karasiński. Maciej Parysek. Trzecia połowa za nami. Do zobaczenia za tydzień.